Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dziś tak na po domu, jeszcze z mokrymi włosami i kręcę tak z ręki, bo dzisiaj zajmiemy się moją kolekcją kosmetyków, moimi kosmetykami kolorowymi, które teraz posiadam po paru czyszczeniach w mojej kosmetyczce. I pewnie już widzieliście na moich filmikach na tle, jest nowy mebelek i tam właśnie trzymam moje kosmetyki, nie tylko kolorowe, zaraz Wam pokażę, bo na początku może nie połowę, ale dużą część tego faktycznie stanowił makijaż, ale teraz właśnie pokażę Wam, bo jestem z tego naprawdę dumna, jaką część ten makijaż stanowi. Tak jak możecie zauważyć, ta komutka nie jest jeszcze dokończona. Ją można pomalować, można ją zostawić tak. Ja ją chyba jakoś ozdobię, ale jeszcze się zastanawiam nad wzorami, nad kolorami i tak dalej. Ale myślę, że tak, taka surowa też bardzo fajnie wygląda, szczególnie jeśli macie drewniane meble. I ona nie jest z Ikei, tak jak wszystkie tego typu mebelki, komutki, które na YouTubie się pojawiają. One są dość popularne. Ja tak jakby odgapiłam tą komutkę od Makeup by Paulina chyba. Podlinkuję na pewno jej kanał w opisie. Ona miała taką dużo mniejszą i ona była z Ikei i miała takie mniejsze chyba niż te szufladki, takie cztery. Dwie na górze, dwie na dole. Ja stwierdziłam, że na pewno nie chcę mieć tyle makijażu i to by było dla mnie za dużo, więc wzięłam sobie jeszcze większą. I tutaj trzymam bardzo dużo rzeczy. Tutaj mam pielęgnację, tutaj mam lakiery i wszystko do paznokci. Tutaj mam moje olejki eteryczne, świeczki, wosk jest jeszcze chyba jeden i tak dalej. Tutaj pielęgnacja również i jedna paleta, którą Wam też pokażę. A w tej szufladce, tak na górze, z boczku, zaraz przy pędzelkach, mam makijaż. To wygląda tak. Tutaj wszystko zaraz Wam wyciągnę i pokażę, tylko chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że właśnie ta komutka nie jest z Ikei, bo znalazłam po nazwie tej z Ikei na Allegro również taką firmę, można by powiedzieć, z Polski, która robi podobne rzeczy i myślę, że jest lepiej wykonany. Tutaj mam pędzle, mam Hakuro 2 do twarzy i do oczu, mam Real Techniques, mam dwa pędzle z Zoewy, ten do maseczek, nie wiem co on tu robi, ale niech sobie siedzi, z Primarka, No Name, dwa pędzle z Glam Brush, tutaj jest brudne jajeczko troszeczkę z Blended. Tak z góry pokażę Wam na chwilkę, jak to wszystko wygląda. Wydaje się być nieporządek i troszkę bałagan, ale wcale tak nie jest. Wszystko według mnie jest dobrze poukładane i ja mogę tu wszystko znaleźć bez problemu. I tak jak widzicie, pod spodem jest jedna paleta, druga jest w tamtej szufladzie, zaraz Wam ją pokażę, bo się tutaj nie zmieściła po prostu. Tutaj są rzeczy do oczu, dwie jeszcze jakieś pomadki w płynie, baza pod cienie, tutaj mam rzeczy do twarzy, dwa rozświetlacze, trzy bronzery. Tutaj mam duży puder, on jest ogromny, ale bardzo fajny, więc niech sobie mieszka, dopóki go nie wykończę. Tutaj jeszcze trzy szminki, tutaj jest krem tonujący, tutaj strugaczka, korektor i to wszystko. Tam jeszcze pod spodem jest kredka i tutaj trzy rzeczy do twarzy. Je używam codziennie i pokazywałam już te rzeczy w filmiku, więc nie ma sensu się rozpowiadać, ale dobrze mi idzie ich zużywanie. Puder z Ekocery
To jest puder ryżowy, bardzo fajny produkt. Uwielbiam ten puder, ale dla cer mieszanych w kierunku tłustych, dla suchych się nie sprawdzi, bo może przesuszać. Mnie czasami na nosie, jak mam jakieś suche skórki, to przesusza, widać to. Tutaj właśnie produkt z Debalm, Balm Shelter, to jest Tinted Moisturizer, ma SPF 18 i to jest kolor Light Medium. Bardzo fajny, lekki i pięknie pachnie wakacjami. Tutaj jest jeszcze korektor z Kiko w kolorku 01 Full Coverage Concealer. Ja go lubię używać. Ja go lubię używać, jeśli nie mam makijażu i nie mam podkładu, o tak, i chcę po prostu troszeczkę jakieś niedoskonałości zakryć i tuszuję rzęsy i jestem gotowa. Tutaj pozostałości mojej kolekcji pudrów, to znaczy bronzerów, rozświetlaczy do twarzy. Jestem z tego zadowolona. Oczywiście fajniej by było mieć tego jeszcze mniej, ale nie chcę na siłę zużywać. Jak się jakiś produkt skończy, nie będę za nim płakała, tylko będę używała sobie kolejne. Dwa rozświetlacze, Mary Luminizer i Nabla Baby Glow. Tak, Baby Glow z Nabli. Cudowne rozświetlacze, uwielbiam je. Ten z Nabli jest bardziej naturalny, daje piękny glow, ale nie ma tak tylu drobinek, może nie drobinek. Mary Lou też nie ma takiego chamskiego brokatu, ale wiecie, o co mi chodzi, jest bardzo, bardzo mocna, a Nabla nie aż tak, ale na co dzień używam Nabli. Jeśli mi się skończy, nie kupię kolejnego rozświetlacza, tylko będę używała Mary Lou, bo jest cudowna. Jeśli chodzi o bronzery, to myślę, że też nie ma sensu się rozgadywać dużo, bo był o nich filmik. Tutaj mam Bahamy Mamy z Debalm, uwielbiam. Wezmę go na wakacje na pewno, bo jest ciemniejszy i do opalonej skóry będzie idealny. Tutaj jest też z Debalm Balm Desert, taki bardziej ceglasty kolor, też piękny, ale nie dla każdego, nie każdemu przypadnie do gustu po prostu. Tutaj bronzer z Kiko, mój ulubieniec, kocham ten produkt, jest dość jasny, jest ciepły, ale tak jak już mówiłam, możecie sobie dobrać kolor, bo Kiko ma ich wiele. Ten jest idealny dla mnie, to jest kolor 04. Tutaj pokażę Wam moje dwie palety. Miałam jeszcze z Debalm, jak ona się nazywa? Nude Dude z Debalm. I dalej ją mam, jak możecie zauważyć, te cienie tutaj i tutaj są Debalm właśnie. Wyciągnęłam je, bo miałam tutaj dużo miejsca i pomyślałam, że po prostu włożę je do środka, bo są malutkie w tej paletce z Debalm. Ona jest piękna, nie zrozumcie mnie źle, jest cudowna i naprawdę jak ją kupiłam, to byłam mega zadowolona, ale jest wielka. Cienie są naprawdę pycie i nie ma tylu kolorów ciepłych, a wiecie, że ja uwielbiam ciepłe kolory. I to jest główna baza do mojego makijażu, więc jeśli chciałabym na wyjeździe wziąć tą paletkę z Debalm, która jest piękna, musiałabym również wziąć tą, która właśnie miała te kolorki tu i te dwa, więc to by było troszkę bez sensu i wyciągnęłam te malutkie cienie z Debalm i wsadziłam tu i mam wszystko w jednym. No i chyba o Coco Blend z Zoewy, Coiwy, nie muszę się dużo rozgadywać, bo to jest paleta, którą znają wszyscy, naprawdę cudowna. Na pewno jest lepsza niż cieni Debalm, więc jeśli nie jesteście freakami, tak jak ja, marki Debalm, nie polecam cieni z Debalm, bo są dużo droższe, a Coiwa ma dużo lepszą jakość, cienie są większe i palety naprawdę cudowne, mają wiele, wiele różnych opcji. Zminimalizowałam produkty do oczu,
to jest wszystko, co mi zostało. Trochę zużyłam, trochę poddawałam i z tego jestem jak najbardziej zadowolona. Jeszcze wspomnę, mam tutaj strugaczkę z Kiko, bardzo fajna, ale strugaczka jak strugaczka. Kredka do brwi, którą na pewno bardzo dobrze znacie, Kiko Eyebrow Sculpt w kolorze 05. Uwielbiam tą kredkę, jest dość twarda, ale dzięki temu nie maluję sobie brwi jakoś przesadnie i ładnie można to kontrolować. Z tej strony ma taki grzybyczek, świetny do wyczesywania produktu oraz do przeczesywania brwi po prostu, tym bardziej takich jak moje, które są w nieładzie cały czas, a z tej strony jest kredka. Na pewno już ją bardzo dobrze znacie. Baza pod cienie Milani Eyeshadow Primer. Cudowna. Kolor 01 Nude. Nie wiem, czy są inne, ale ta jest genialna. Jest trochę droga, ale jak najbardziej Wam polecam. Po raz kolejny eyeliner z Deli Plus. Nie możecie go znaleźć, ale jak będziecie dziś na wakacjach w Hiszpanii, to musicie się w niego zaopatrzyć. Jest cudowny. Tak jak i tutaj też z Deli Plus cień w kredce. Takie cienie też możecie znaleźć w Kiko na pewno. Belle ma takie cienie, ale kolory mi się nie podobają. Kiko, to Wam na pewno polecam, bo mają bardzo dużą gamę kolorystyczną. A ten, jeśli będziecie znowu w Hiszpanii, to bardzo Wam polecam. To jest piękny kolor takiego różowego złota, taki różowy jest bardziej. Uwielbiam kredka z The Balm Mr. Right Now w kolorze Brian. Jest to taki nudziak na linię wodną, bardzo fajny kolor. Trwała kredka, tylko ciężko się nią maluje, bo jest bardzo twarda. Więc to zależy już, jakie macie oczy. Jeśli macie bardzo wrażliwe oczy, to nie polecam, bo jest bardzo twarda i ciężko się nią maluje. Ale ja jestem z niej zadowolona, bo się dobrze trzyma cały dzień. Tusz z Essence The False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited. Nie lubię tego tuszu, nie wiem, co mają te tusze z Essence. Wszyscy je polecają, a ja tak, niby są fajne, ale ja mam ten problem, że mam bardzo podkręcone same z siebie rzęsy i cały czas odbijają mi się tutaj pod brwiami. I właśnie wszystkie maskary z Essence to robią. Tutaj mam dwie pomadki w płynie. Zoeva, Crushed Bloom. I tutaj jest pomadka z Etni, taka brzoskwinkowa. Bardzo rażąca, więc na wakacje fajna dla blondynek może, dla osób, które lubią takie kolory. Tutaj mam dwie czerwienie. Kiko to jest 07 Enigma Lipstick z tej edycji limitowanej, więc już nie możecie jej dostać, ale naprawdę piękny kolor. A to jest Milani 67 Matte Confident. To jest dużo ciemniejszy kolor. Ten jest dużo jaśniejszy. Ostatnie szminki, moje ulubione trio. Dwie szminki z Essence, jedna z Deli Plus, to jest matte kolekcja i kolorek 12. Polecam Wam naprawdę. Tutaj dwa kolorki, 01, 02 z serii matte z Essence. Cudowne kolory na co dzień. Te trzy szminki naprzemiennie używam. To jest taki bardziej beżowy, taki nude kolor, idealny, naprawdę Wam polecam. A to taki różowy kolor ust. Jeśli zobaczycie w sklepie, to nie przeraźcie się, bo ona wygląda naprawdę na ciemną, taką brudną, ale na ustach daje świetny efekt. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Nie martwcie się, nie pokazywałam Wam specjalnie szminek, kolorów tych szminek, bo nakręcę o nich filmik ze swatchami i ze wszystkim, jak wyglądają na ustach i tak dalej, więc wyczekujcie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki filmik. Ja po prostu mam bzika na ich punkcie i uwielbiam je oglądać, więc również mam nadzieję, że Wy spędziliście miło ze mną czas.
i że zostaniecie na dłużej. Będę Wam ogromnie wdzięczna, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz, odezwiecie się. I tyle. Do następnego filmiku. Pa!